Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii judaistyczno-polską. Tak więc, no dzieje się, nie powiem. Wreszcie odzyskaliśmy Śląsk, znaczy odzyskaliśmy, zdobyliśmy po raz pierwszy. Zemściliśmy się na księciu kujawskim, który no, jest naszym nemezis. Ale problemem jest to, że nie jesteśmy w stanie promować religii. Więc to raczej nie ma dalszego sensu i chyba trzeba się zastanowić nad jej reformą. Nie wiem, czy troszkę żeśmy się z tym nie spóźnili, bo nasz władca ma już dużo lat, ale sprawdźmy. Jeżeli dożyje do tego, żeby stać się prorokiem, to pomyślimy o tym, żeby coś tutaj podziałać. Niemniej jednak na razie to mamy inne problemy, czyli że są bunty przeciwko naszemu władcy. Głównie ten niepodległościowy mnie martwi. I spróbujmy coś z tym zrobić. Dołączmy do tej wojny niepodległościowej jako sojusznik króla. Tylko gdzie ci wrogowie są? Tu. Gorzej, że to jest kosztowna zabawa. Tak naprawdę to jest problem. Zak, właśnie. Zakon się tutaj raczej nie przyda. Zobaczymy. Wzywamy siły. Zacznijmy od oblężeń tutaj. Jest ta wojna. Jest ta niestety. Nie, oni musieli. Co oni opanowali? Stolicę opanowali? Tak musiało być, jeżeli to tak wygląda. Gdzie jest w ogóle stolica naszego państwa? Ktoś mi to wyjaśni, gdzie ona jest. Tu. A nie, stolica nie jest opanowana. Opanowali tylko jedną prowincje. No to dziwne, że mają tyle punktów overtime. Nie powinno aż tak być, no ale zobaczymy. O, jakiś pieniążek przyniósł nam kot. Mamy jakichś jeńców śląskich. Jak najbardziej ich tutaj wymienimy za pieniądzory. Symboliczna kwota. Ten to nie ma z czego. Może coś tam uciuła. Zobaczymy. Niestety ta wojna nas doprowadzi do bankructwa. Ale cóż robić? No i dalej, jakimś cudem oni mają więcej wojska, czy w sensie te punkty overtime. Kto się ma zbuntować? Pewno chrześcijanie. W naszej wschodniej flance. Nie, frakcja zmniejszenia kontroli. No, w tej sytuacji będziemy musieli ulec. Nie mamy specjalnie wyboru, powiem szczerze. Dobra. Najlepiej by było pójść na ich stolicę, stoczyć bitwę i tyle, ale czy się uda, nie wiem. O, kolejne sytuacje tutaj. Niech będzie w ten sposób. Niestety córka zmarła. Córka, która też była naszą kochanką, jakbyście zapomnieli, tu się działy dziwne rzeczy w naszym państwie. Nasz władca jest dosyć specyficzny
i zmniejszamy autorytet, no w przeciwnym razie to się na nas źle skończy, jeżeli tego nie zrobimy. A tymczasem tutaj też maszerujemy na odsiecz naszemu panu feudalnemu, ale też członkowi rodziny i tak naprawdę dlatego mu pomagamy. Chcemy, żeby nasz ród rósł w siłę. Tak więc wojna i bitwa zaraz. Niech będzie, że cierpliwość naszą niech pochwali. Nie, to jest tylko kot, nas po prostu nie stać na to. Tam kot czy nie kot, po prostu nas nie stać na płacenie. Dobra, mamy sekret na niego. Nie rozumiem, czemu ta wojna tak przebiega, no ale... Okej. Ganiamy się znowu. Jak idioci. Kolejny perk. Oj, możemy nie dojść do tego proroka. Będziemy też zaraz bankrutem przez duże B. Najlepiej jakby to się zakończyło białym pokojem na chwilę obecną, bo na więcej to ciężko liczyć. Konfliktów coraz więcej. Roszczenia. I bunt chłopski. Kurde. Czy to jest akurat mało groźne? To już chyba jest koniec imperium. Niedługo nadejdzie czas, kiedy się rozpadnie. I nic to nie poradzimy. Nasze działania do niczego pożytecznego nie doprowadziły, kurde. Chociaż teraz się zmienia to na plus. Dorasta córka. Bardzo dobrze. Zmiażdżyli jakiś tam bunt. Co nam za bunt grozi? A, chłopska rewolta, czyli coś mało ważnego, szczerze mówiąc. Sorki, telefon. Dobra, kontynuujemy. Ktoś naszą córkę, widzę, aresztował. Nie wiem kto. Też na to miałem mały wpływ, szczerze mówiąc, co tam się wydarzyło. Dobra, no i idziemy na stolicę buntownika. Jeżeli byśmy go pojmali, no to się wszystko ogarnie. Przynajmniej ta wojna, bo jest jeszcze masa innych, ale... No, my się skupiamy na tym konflikcie. Weźcie biały pokój, to by rozwiązało wszystko, ale... O, nie mamy szczurów, czyli... I okej, chłopi robią bajzel. Dobra, nikt nie znalazła na żonę. Pięknie. Czyli to ogarnięte. O, jakieś pieniądze tam wpadły, bardzo dobrze. Teraz ta armia musi wrócić na nasze ziemię i pozbyć się chłopów. No, jakiś artefakt mamy. Dobra.
dlaczego nie mogę... dalej jesteśmy gigantem, tylko takim gigantem, który wszystkim przeszkadza swoimi rozmiarami, a jednocześnie nic nie może ugrać. No. Tu jeszcze wpadniemy na jakieś wrogie armie. Nie wiem, co z tym w ogóle zrobić. Czemu nie mogę tego rozwiązać, jeśli jestem na ziemiach sojusznika? Ktoś mi to wyjaśni? Nie no, chcemy się rozwijać i może to kosztuje nas to trochę. Dorasta kolejna córka. Niestety nasze armie po prostu parują, idąc przez nieskończone stepy. Myślę, że no, przyjdziemy się do burdelu, żeby się troszkę odstresować. W końcu lubimy takie rzeczy. Nie, nie potrzebujemy takich rzeczy akurat jak pastnoty. I żadnych sekciarzy też nie chcemy. Uff, cóż to się dzieje. Przynajmniej się stresa pozbyliśmy. Nie mamy w ogóle armii. A chłopów coraz więcej. Nie nawet co się stanie, gdyby oni wygrali. Czyli jak rozwiążę tą armię, to ona się powinna bardzo szybko zregenerować, więc to akurat będzie do zrobienia. Tu się coś oderwało też od nas? No. Ach, nic nie idzie zgodnie z planem. Same problemy, moi drodzy, same problemy. Długi straszliwe. Chłopi robią co chcą. Imperium się sypie. Wróciło z naszej eskapady 1000 ludzi, wyruszyło 4. Co tu się stało? O, Mołdawia zajmuje jakieś rubieże. Noż to po prostu tragedia. Ale chociaż stres się zmniejszył. Dobra. Dobra. Do domu. Zrekrutujcie się troszkę, zregenerujcie. Petycja może o pieniądze, bo ponieśliśmy te koszty walcząc w jego wojnie, tak szczerze mówiąc. A, nie jest w stanie. To możemy zrobić, ale nam nic nie da. Nic się nie da. Nic, co nam się przyda, nie jest teraz wykonalne. Dobrze. Teraz rzućmy okiem na nasze dzieciaki. Czy ja dobrze widzę, że się Śląsk od nas oderwał? Nie wiem dlaczego. Bo ten bunt chłopski się nie udał. Jeszcze, czyli to nie jest ten powód. Co najmniej dziwne.
z księstwo kijowskie. Nie, nie potrzebujemy takiego zepsutego miecza. I kolejna córka dorasta, właśnie. Czemu ona jest w niewoli? Bo ktoś ją porwał podczas wojny. No, trudno. Co do niej? Za Szweda? W sumie? Może być za Szweda. Da nam to sojusz. Poprośmy Szweda, żeby za nas zlikwidował chłopów. To byłoby największy pożytek, jaki tu możemy mieć. Dobrze. Czyli mam nadzieję, że on przybędzie, wdepcze chłopstwo w ziemię i będzie spokój. Tak jest. A, ja już chyba wiem, o co chodziło. Ta organizacja buntownicza to było nie obniżenie autorytetu, a bunt, powiedzmy, niepodległościowy. Ja to źle przeczytałem. Bo innego wytłumaczenia realnie nie ma niż to. Jakiś Nordyk. Nawet trochę wojska ma. Może być. I kolejny Bayer. Ale nas zwyczajnie nie stać w tej chwili. Musimy troszkę chociaż pieniędzy odłożyć. Mamy jakiś baner. No, nie działa. To jest Bulanidów. Ciekawe. Ale to jak najbardziej użyjemy. Powiedzmy, powieśmy sobie tu tą skórkę z jakiegoś super królika. No, tu mamy jakieś księgi? Takie duże? Tak, a tu leży księga. A tu mamy komodę. No dobrze. Ludzie umierają na dworze, ale też mówię, no troszkę musimy się odkuć finansowo na chwilę obecną, żeby robić coś dalej. Oczywiście moglibyśmy też te małe państewka poddobywać i w sumie, tylko że potrzebujemy pobożności, nie wiem ile. Nie. My oddamy kota, bo żona ma alergię. Możemy w sumie. Czemu nie? I mamy proroka. Więc możemy zobaczyć, jakby to wyglądało. Więc tak, chcę, żeby była wojowniczą wiarą i żeby była, powiedzmy, no dosyć twardo działająca przeciwko inowiercom. No nie, tu nie można tego zrobić z automatu. Naprawdę muszę to robić wszystko ręcznie. Ja bym ją nazwał
lechicko-judaistyczna. Ja chyba nie będę się w to bawił. Kurde, tylko nawet nie mogę zrobić kopiuj w klej, bo najchętniej bym to po prostu zrobił w kopiuj w klej. Może nie, nawet to bez tego, może o tak. Czy ja muszę to wszystko zmieniać? Jakiś kolor wiary. Żeby się tu wyróżniał może. Dobra. O nie, no jednak muszę to wszystko wpisywać. Kurde. Dobra, bo naprawdę to wkurza, no. Jakby nie mogło to samo odmienić, tak jak w Stellaris, no. Dobra, wszyscy wasale przejmą. Zastanawiam się, czy nasz władca nie powinien stanąć na jej czele. W sumie tu nic nie zmieniamy, bo musimy się zmieścić w tym, co mamy. Powstanie głowa kościoła, chyba. Możemy oczywiście nie mieć. Jakbym zrobił to w ten sposób, no, to byśmy jeszcze potrzebowali tysiaka. To w sumie nie jest dużo. A nie wiem, czy nie jest jednak ciekawiej z głową kościoła w ten sposób. A gdybyśmy... Nie, no tak to nas chyba rozniosą. A, czyli... A, widzicie, nie powstanie, bo nie mamy dwóch świętych miejsc przynajmniej, czyli będzie trzeba je zdobyć. Czy my chcemy stanąć? Kurde. A i tak byśmy musieli mieć... dwie święte miejsca, żeby móc się ogłosić głową religii. No wiecie co, nasz władca to sam robi. Chce się oddzielić od dawnych wierzeń. Niech stanie osobiście na czele. Miejmy nadzieję, że dożyje i że to nie jest tragiczny błąd, co teraz robimy. No wiadomo, przecież ostatnio obserwowaliśmy. Nie, mamy teraz ważniejsze sprawy na głowie, niż się tym martwić.
Może odbądźmy jakąś pielgrzymkę. Trochę stracimy kasiwa, ale trudno. Bo to jest drogi biznes. Będziemy na minusie. Niech będzie tu. No i wyruszamy. Myślę, że chcę po prostu. Chociaż. Chyba tak. Rozejrzyjmy się po świecie przy okazji, będąc na pielgrzymce. I udało się. Kolejna wojna, tym razem tutaj. Dołączymy, ale nie zamierzam się tam wyrywać. No i kurde, nie wiem, czy naprawdę to jest rozsądne, żebyśmy stawali na czele religii. Ach, kurde, mamy wojnę. Ech. I teraz nasz władca może umrzeć w międzyczasie. No nic. Chyba nasi przygrają, ale jak już i tak mamy wojnę, to zajmijmy jeszcze tu, co się da. I użyjemy do tego zakonu. I tak on niedługo przestanie istnieć, ale póki jeszcze możemy z niego korzystać, to zróbmy to. I tutaj parę wojen można stoczyć. Kurde, oni są mocni. Nie spodziewałem się. Troszkę mniej stresu. Jeszcze by trzeba było to zająć, żeby potem mógł powstać tytuł, jakby co. Ile pieniążków. No, by się ta wojna jak najszybciej skończyła. A gdzie to jeszcze możemy zrobić? Możemy naszego pana feudalnego namówić mowę na zmianę wiary. Albo i nie. Przecież my nie zmieniliśmy wiary, kurde, przecież co ja robię za głupoty, ludzie. Ta wojna trwa i trwa, chociaż nie, nasi chyba wygrywają chwilowo. My troszkę odżyliśmy finansowo. Nie, bo i tak już będziemy zmieniać wiarę, więc lawcianie się z dawnym zakonem jest troszkę zbędne w tej chwili. I też myślę, że
Jednak wyruszymy, spróbujemy zająć te tereny. Być może też zbliża się dzień, kiedy oddzielimy się jednak od naszego państwa feudalnego, w sensie od Kazarii, bo ona się wali. To już nie widzę tutaj szans. No dobra. Niewielkie, bo niewielkie, ale zwycięstwo. Kurde, miał już naprawdę niewyobrażalne ilości wojska. A nasz głupi sojusznik, zamiast skorzystać z tego i wziąć... O! Biały pokój, no to przeciąga ten konflikt, ale wygrał. Nasi wygrali jakimś cudem, bo nie wiem, jak tam to nazwać inaczej niż cudem, że to wygrali. Dobra, no i musimy podjąć ostateczną decyzję. Czy my stajemy na czele, czy będziemy chcieli stworzyć system, powiedzmy, kapłański? Kurde, nie wiem. Obie rzeczy mają swoje plusy i minusy. I to nie będzie ciekawiej z wysokim kapłanem. Wiem, że... jeszcze spadło. To może coś jeszcze zmienimy, jak tyle mamy. Władca nie jest chyba nie jest homoseksualistą, nie. I żadnych kochanek też w tej chwili nie ma, ale myślę, tak. To w sumie chyba nie będziemy w to wobec tego wnikać. Kontrola. No byśmy nie chcieli, żeby pożądliwość była grzechem, no ale... Nie wiem, skąd to wynika, gdzie by trzeba było to zmienić, szczerze mówiąc. Dobra, nie przedłużajmy tego. Tworzymy nową wiarę. Taka jest bardziej, widzę, katolicka, z symboliki. I miejmy też nadzieję, że dużo łatwiej będzie nam nawracać dzięki temu. O, nasz syn, tylko nie wiem, czy to nie będzie problemu z dziedziczeniem, bo już mieliśmy tak raz w jednej rozgrywce, więc tego nie zrobię. I tak, w tej chwili nawracanie jest dużo łatwiejsze. I tu możemy go również namówić, żeby przyjął nową wiarę. Mamy polski judaizm. Dobrze. Polski, lechicki, bo to mówię. Też są różne kultury. Przestaje się być przyjaciółmi. Trudno. Bywa. Czy tu się coś nowego pojawiło, albo coś zniknęło? Tu nie, ale...
Ale tu by trzeba było to zrobić po prostu mając dwa holdingi. Dobrze. Znaczy tu mamy ten zakon. Który jest tylko to byśmy mieli ten to, ale z drugiej strony chyba to odbierzemy. No, tylko nas to kosztuje dużo, ale co tam. Dobrze. I co się stało z tym holdingiem? A, został to miejscowy obywatel. No dobrze. Podnieśmy, no zacznijmy powoli podnosić podatki od naszych ludzi. Jakiś sojusz. Ślub córki. O! Niech przybędzie z dalekiego kraju. Jestem ciekaw, jak to będzie teraz, czy nasza nowa wiara się tutaj przyjmie. Kurde, będzie mocno jak ortodoksi wyglądała. Chociaż nie, ona jest trochę jaśniejsza. Zobaczymy. Nasz wnuk, który odziedziczy. I kontynuujemy nasze drzewko. Okej, czy tu byśmy dali radę to zdobyć? Dyskusyjnie, bo oni mają tutaj sojusz. Dość blisko ci sojusznicy ich są. Nie mamy już sojuszu ze Szwecją, gdzie się zmienił władca. No, gdzie on w ogóle jest? Na obcym dworze. W ogóle z naszymi sojuszami jest dosyć kiepskawo, tak patrząc ogólnie. Już moglibyśmy z drugiej strony zaryzykować, bo byśmy to zdobyli. No, na papierze mamy dosyć sojuszników. Sorki, znów telefon, kurde. Dobra. Trochę prestiżu wywalimy. I w sumie członków rodu nie bardzo chcą. To ciekawe. Czemu nas Pomorzanin tak bardzo nie lubi? Incydent dyplomatyczny. Tu by trzeba było. Ach, tylko będzie pieniędzy, no ale. Żeby już ta nowa wiara się wszędzie
rozwijała, to trzeba działać w tym zakresie. Ona sama się no, nie rozwinie. Tak jest. Sporo wojsk tutaj przyszło z okolic, chociaż po jego stronie też dołączyli wszyscy. Czemu Sandomierz straciliśmy? Cóż tu się stało? Powstało jakieś dziwne państwo. Zaczynam nie rozumieć, co tu się dzieje w tej grze. Naprawdę. Wszystko się komplikuje. Tracimy wojsko no, na potęgę przez to. Dobra, i czemu on miałby się stać głową dynastii? Jakieś cuda niewidy tu się dzieją, cuda na kiju. Nie, nasza żona też ma romanse jeszcze gorsze od nas. No dobra, ale... Co to za cholerstwo powstało tutaj? Trzeba to zniszczyć już. Inaczej sobie tego nie wyobrażam, a gdybym mu odebrał, bo... On ma ten tytuł, który na papierze, nie wiem jakim cudem... Mamy 3 z 6? Co się dzieje z naszym państwem? Ktoś mi to wyjaśni? Tu jest wszędzie Słowianie teraz, którzy się pobuntowali. No dobra, bunt chłopski. Chyba niestety nadszedł czas kończyć naszą współpracę z Imperium. Mam wrażenie, że to no oni nas tutaj ładują w najgorsze problemy. Gdyby nie oni, to byśmy już dawno mieli dużo, dużo lepszą. A międzyrzecz mamy, bo... Dobra. Co?
Coż się dzieje? I ciągle nas coś atakuje. Co najgorsze. Tu są jacyś niezależni piastowie? Nie, okej, to są nasi piastowie. Tu są Rusini, którzy obalili naszego brata? Nie no, Kalaria już jest chyba skończona, nie potrafi się utrzymać. Więc to może nie mieć sensu dalej i trzeba będzie się oddzielać po prostu. No może nie nasz władca, ale już jego syn. No dobrze, pieniądze na wszystko potrzebne, ciągle, wszyscy chcecie kasy. O. Fajne, tylko dla Słowian. Bardzo fajne, gdybyśmy byli Słowianami, to zostawmy to gdzieś. Niech stoi. Może się nie zniszczy. Powinno być jakoś tam naprawiane na bieżąco stojąc tutaj. Musimy kogoś znaleźć do spraw artefaktów. Nie, nie mamy. No, nawet jest niezły. O, może być córka. Potężne księstwo się tu zbuntowało. Ludzie kochani, to znaczy klejmy to byśmy musieli po jednym walczyć. Najpierw zróbmy w ten sposób, czyli to przejmijmy. Nie wiem, czy dożyjemy w ogóle do końca tego konfliktu, bo no mówię, czyli wszystko się komplikuje przez naszego spapranego lidera. Ach. Ach, ludzie kochani. W miarę starcza. No ładnie. Teraz pobijmy ich w generalnej bitwie, jak się da. Powinno się dać. Okej. Dobry dowódca po ich stronie, no ale nie mają ludzi. Po prostu. Okej. Czyli ta wojna była przynajmniej blitzkriegiem. I odzyskaliśmy co nieco ziemi. Oni nam zabierają ziemię? Mam wrażenie, że tak. To znaczy sojusznicy
Ale no i tak chcą atakować? Czy nas? No? Ajajajajaj, wszystko idzie w cholerę. Trzeba zmiatać z Kazarii. Nasz plan bycia częścią Kazarii się okazał zbyt kosztowny. Dobra, nasz syn, następca już dostanie od nas, powiedzmy, jedną prowincję, żeby nie było. Dobrze, wy do domu. Jak tylko zbierze... O, do rady trafiamy. Poważnie myślę o rezygnacji z naszych wschodnich łupów. Córka przy porodzie, no. Najczęstszy powód śmierci. No tu jakaś wojna zakończona. Okej, okay, jakieś mistyczne praktyki. Co tu się dzieje za... rebelia chłopska. I okej, okay, stajemy się mądrym człowiekiem. Nie, skonsultujmy się z innymi księżulkami. No i bunt. I bunt. Ale to garstka, to damy sobie radę. Jak najbardziej. Tutaj. Jeszcze aresztowali naszego księżulka. Aresztowali, porwali dla okupu. Mamy przyjaciela. Teraz nam zostało rozbić tych 300 ludzi. I kończymy zabawę. Nikogo lepszego nie mamy. I działamy dalej, żeby nawracać. No, powstała kultura rusko-łomżańska. Łomżyńska. No nic na nią nie masz, no to trudno. Martwi mnie, że nasz kraj jest przecięty tutaj na pół, bo to może zwiastować problemy później. Też całkowity brak kontroli na naszym terytorium. O co? Nie mówcie, że o nasze ziemie, bo coś mi się zdaje, że... A, jakiś relikt. Zakładam, że to, co my mamy. Ale to nie jest też problem. Ten relikt jest nam tak potrzebny, jak... Ho, ho. O, tego nie możemy wchłonąć na razie, bo mamy długi.
Ech, ile jest tych nieszczęsnych wojen u nas. Jest to niewiarygodne. Nie stać nas. Po prostu trudno, no, najechali, poniszczyli. Trzeba z tym żyć. Taka potężna Szwecja. Co ciekawe, tych Kazarici nie akceptują za dobrze naszej nowej wiary. Myślałem, że ona się przyjmie, a nie do końca. Zatem nie wiem, dlaczego tu są bunty, że tych Kazarytów prawie że nie ma. Coś pojedyncze egzemplarze. Naprawdę myślę o rezygnacji z tych terenów. Ok, jesteśmy znowu. O nie, tracimy i zyskujemy i w kółko Macieju. A i tak, jeżeli chodzi o technologię, no to z naszego życia poszło ona dość mocno do przodu, trzeba powiedzieć. To już nie jest takie zacofaństwo, jak było kiedyś. I pięknie, kończymy całe drzewko naukowe. Skupmy się jeszcze trochę na zarabianiu pieniędzy na stare lata, a nuż jakoś z tego coś będzie lepszego. O, tyle, że nasz władca za rok dokona żywota. Czyli niewiele się już zmieni. Korćmy, żeby to jeszcze zdobyć na szybko. Od tego nie możemy. Ale Płock byśmy mogli. W sumie tutaj z marszu wchłonąć. By było coś. Odzyskalibyśmy chociaż jakieś niewielką część tego, co straciliśmy. No. Elegancko. A jeszcze, jak już tu jesteśmy i pod bronią, to myślę, że rozbijmy te oddziały, które tutaj harcują po naszym terytorium. Ok, skończmy tą wojnę, żeby mieć Płock. Jak najbardziej. I stało się. Nasz władca w wieku 69 lat odchodzi z tego świata. Przekazuje władzę swojemu synowi, Maciejowi II. No i nie wiem, co się wydarzy. Jest źle, tyle wam powiem, jest źle. Nasza tutaj Kazaria całkowicie sobie nie radzi. Wszystko się troszkę sypie. Ale no chyba czas się będzie ewakuować z tego tonącego okrętu. Pozdrawiam.